Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w środę 23 grudnia. Witam Was słowami haseł biblijnych z naszej książeczki z Biblią na co dzień. Pierwsze hasło to psalm 3, wiersz 6. Położyłem się i zasnąłem, obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z wielości Bożych błogosławieństw, które każdego dnia na nas spływają. Być może teraz, w tym przedświątecznym czasie, mamy tyle spraw do załatwienia, że nie zauważamy różnych drobnych rzeczy, które wpływają na to, kim jesteśmy, które są oznaką Bożego błogosławieństwa. Jutro Wigilia, pojutrze święta Bożego Narodzenia, więc pewnie jeszcze wiele spraw mamy do załatwienia. Koniec roku też sprawia, że pewne rzeczy musimy pozamykać. A w tym czasie pandemii wcale to nie jest proste, bo i sklepy inaczej funkcjonują, jest wiele ograniczeń, też i urzędy, w których powinniśmy pewne rzeczy pozamykać przed końcem roku kalendarzowego, też inaczej funkcjonują. Nie wiem, z jakim nastawieniem dzisiaj rano wstaliśmy do nowego dnia. Nie wiem, czy w naszej modlitwie podziękowaliśmy Panu Bogu za to, że mogliśmy wstać, że mogliśmy dożyć nowego dnia, bo to jest Boże błogosławieństwo. To jest też nowa szansa, którą Pan Bóg daje nam, dając każdy kolejny dzień życia. I o tym też mówi psalmista w tym psalmie. Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. On to zauważa i chce też, żebyśmy i my to zauważali, że często w tych drobnych rzeczach, które dla nas są oczywistością, które dla nas są codziennością, byśmy dostrzegli Boże działanie, Boże prowadzenie, Bożą obecność, bo wcale to nie jest takie oczywiste, że możemy wstać i powitać nowy dzień. Pewnie wielu tego poranku dziś nie dożyło. A drugie hasło, które nasza książeczka z Biblią na co dzień nam daje, to słowa z Ewangelii Świętego Marka z 10 rozdziału. Wszyscy je bardzo dobrze znamy, bo zawsze są czytane w chwili sakramentu Chrztu Świętego. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Już za chwilę będziemy śpiewać nasze najpiękniejsze kolędy. Będziemy oczami naszej wyobraźni przenosić się do Betlejem, do żłóbka. Będziemy spoglądać na nowonarodzonego Jezusa Chrystusa, a więc będziemy wspominać wcielenie Syna Bożego, który przyszedł do nas jako małe dziecko. A to dzisiejsze słowo zachęca nas do tego, byśmy właśnie mieli taką wiarę, jaką ma dziecko. No przecież wiemy, że małe dzieci bardzo ufają swoim rodzicom, że chcą być jak mama i tata, że chcą ich w codzienności naśladować. Oczywiście z wiekiem to się zmienia i to bardzo dobrze, bo na tym polega rozwój dziecka, że chce być inne, że odkrywa swoją indywidualność, że chce podążać swoją drogą, ale na tym pierwszym etapie dzieci często chcą naśladować swoich rodziców, bo są bardzo ufne, bo wierzą, bo ufają, bo spoglądając na rodzica wiedzą, że żadna krzywda im się nie stanie. I taka ma być też nasza wiara, ufna. Wiemy, że Bóg chce nas prowadzić. Wiemy, że On nas nie zawiedzie. Wiemy, że On jest tym, który chce przeprowadzić nas przez każde doświadczenie. Dlatego teraz, przeżywając te ostatnie chwile Adwentu, zbliżając się do Bożego Narodzenia, zechcimy uchwycić się tej nadziei, która przychodzi w Chrystusie na świat. Chcemy zaufać, wiedząc, że Bóg przeprowadzi nas przez każde doświadczenie, nawet to, które dzisiaj wydaje nam się być takie niejasne, takie trudne, takie bolesne. Zaufajmy Bogu i z dziękczynieniem chodźmy za Nim każdego dnia. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia.